Hej kochani, witam się z wami bardzo szybko na moim kanale w kolejnym vlogu. Dawno mi tutaj nie było, nie licząc tego z wyjazdu do Berlina na Tropical Island. No, ale postanowiłam tutaj do was wrócić, nie wiem czy na długo, bo dzisiaj jest piątek. Ja zaraz będę się pakować do Polski, ja tutaj sobie pomału ogarniam moje zakupy. No i chcę też posprzątać dom przed wyjazdem. W ogóle muszę wam pokazać drapak, bo nie wiem co się w nocy stało, ale na pewno po przyjeździe muszę go też wymienić. O, sprawca właśnie uciekł. Zobaczcie tutaj to. Strzępy. I na podłodze też leżą strzępy. Także nie wiem, co tu się w nocy wyprawiało. Chyba koty musiały się wybiegać, bo wiedzą, że dzisiaj będą całą noc w transporterze. No, no ale koniecznie drapak wymaga wymiany. O, Felix siedzi na balkonie i obserwuje gołębie na dole. Jeszcze trochę. Parę godzin i będzie mógł sobie je przegryźć. Nie no, żartuję, mam nadzieję, że nic tam nie złapie, ale gdzieś tam na podwórku ostatnio znalazłam jakieś skrzydełka. Muszę wam pokazać, bo Shiksa to ma pełny chill. Patrzcie tą gościówę. Shiksa? Czy ty dzisiaj jedziesz do Polski? Jedziesz do dziadka? Co? Jedziesz? No jedziesz. Jedziemy na dwie pary na chrzciny. Jedne są jutro w sobotę, a kolejne w przyszłą niedzielę. Czekajcie, bo ktoś do mnie pisze. Ach, Mustafa. W ogóle jeszcze organizuję. Pomimo tego, że dzisiaj mam dzień wolny, nie pracujący, to i tak pracuję. Nie? Taki home office dzisiaj robimy, nie? Muszę zrobić listę z koszulkami, z rozmiarami, bo będziemy mieli niedługo. Co my będziemy mieli? Zomafest. I w tym roku na statku. Będziemy do zdjęcia takie koszulki, chyba z napisem respekt, ubierać. I muszę spisać rozmiary wszystkich osób, które idą. Glizda, ty? No dupka puchata, ty chyba potrzebujesz normalnie jakiś XL? No XL potrzebujesz? Co ty tutaj? Ostrzysz ząbki na mnie? Co? Masz się w nogę, w swoją nogę się ugryź. Nie w moją rękę, tylko w swoją nogę. W swoją nogę się dziabnij. No, no tak, pokaż. Pokaż widzom, jakim ty jesteś kotem. Wszyscy myślą, że taka tutaj grzeczna, nie? Słodziutka, a jednak te ząbki ostre potrafi pokazać. Jedziesz do swojego ulubionego dziadka, nie? Ty jesteś w Polsce zdrajca. Jak pójdzie na dwór, to się nie słucha. A śpi tylko z moim tatą, nie? Z dziadkiem wnuczka śpi, zdrajczyni mała. Zdrajczyni ty jesteś. A Felix to się w Polsce zachowuje jak piesek. Wyjdę na podwórko, zawołam Felix i on jest już przy nodze. A ty? Ty nic. Nic, nic. Zaśnie, będziesz spała. Ze mną. No nie, nie będziesz ze mną spała. Dobra, pokażę. Pokażę wam tutaj w końcu te moje zakupy. A, jeszcze mam ten. Nie pokazywałam wam w filmie. Nie wiem, czy on się tu sfokusuje. Bo jest z folii. Oczywiście musiałam kupić z Tropical Islands ten. Chciałam powiedzieć namiot. Magnes na lodówkę, więc zaraz sobie go wyciągnę, zaczepię. A tutaj są moje zakupy z AliExpress. W ogóle dzisiaj dostałam maila, że jedna jeszcze dotarła, no ale leży na dole w skrzynce, a mi się nie chce na razie iść, więc zobaczcie to w kolejnym filmie. Tutaj są w ogóle dwie takie same rzeczy, tylko jedna jest brązowa, a drugie czarne. No czarne to jest trochę za czarne. I to jest taka wodoodporna maskara do rzęs. Tutaj macie taki pędzelek i tego produktu jest bardzo dużo. No i tutaj potem szczotkę do rozczesania. Ja na co dzień używam tego niebieskiego, no chyba, że wiecie, chcę potem jeszcze przypudrować, no to boże, niebieskiego, brązowego. No to czarny. Tutaj mam krem taki z kwasem salicylowym. On fajnie oczyszcza pory i tak ściąga tą cerę, ale nie wiem, gdzie ja go zostawiłam. Zostało mi samo opakowanie. No i tutaj jeszcze leżą te opakowania, bo właśnie chciałam wam pokazać, jak one wyglądają i zaraz sobie będę mogła to wyrzucić. Bo tak jak mówiłam, porządki zaraz pełną parą. Tutaj też to próbowałam dzisiaj pierwszy raz i to jest taki spray do usuwania włosków, wiecie, jakichś tam niepotrzebnych brwi czy wąsika, ale powiem wam, że on mnie trochę podrażnił. No ale ja też mam wrażliwą skórę. Zobaczymy potem gdzieś tam, wiecie, na nogach albo, o, tak jak tutaj jest narysowany pod pachami, no to
No to zobaczymy, może tam się sprawdzi. Tutaj mam odżywkę do rzęs i to jest chyba zwykły ten castor oil, to jest ten olejek rycynowy do rzęs. Też już tutaj stosowałam, tylko że on, wiecie co, jest z pipetką, ale szczoteczka jest dołączona do zestawu, więc no, można sobie też przejechać. Tego jeszcze nie stosowałam, jakie leciutkie. I to jest ze Schwarzkopf, taki puder dodający objętości włosom. W sumie może zaraz powinnam to przetestować, bo moje włosy do dzisiaj jakieś takie oklapłe z tego względu, że miałam tą opaskę nałożoną, jak robiłam sobie make-up. Tutaj jest jeszcze tusz do rzęs, super long, szkoda, że nie ma wodoodporny. Muszę kupić właśnie wodoodporny, bo w Polsce ma być podobno 33 stopnie, więc może gdzieś tam do jeziora wskoczę, albo też pojadę do aquaparku. I tą odżywkę do włosów już widzieliście, bo ja już ją pokazuję wam drugi raz, drugie opakowanie zamówiłam, więc no, tamta jest pod prysznicem, się pomału kończy i tutaj mam kolejną. To w ogóle nie wiem, czy ja wam pokazywałam to urządzenie do mycia okien i wiecie, to są tutaj dwa te takie trójkąty i one są na magnes i ja to kupiłam właśnie ze względu na pokój kota, bo tam się okna nie otwierają, znaczy się te po bokach się otwierają, a to wielki się nie otwiera i tam niczym nie mogę dosięgnąć, więc sobie to potem wypróbuję. O, tak to wygląda w kartoniku. Wydaje mi się, że już wam to pokazywałam, ale właśnie muszę to gdzieś schować. Przyszła mi też paczka z Douglasa. Zrobiłam zakupy. Perfumy kupiłam, moją piękną, super moją, najlepszą na świecie, ukochaną Olympe od Paco Rabanne. Ona już tutaj jest otwarta, już w użyciu. Zobaczcie, ile już zużyłam. Kocham i uwielbiam, codzień jesienią pryskam. Koreczek. No i też ten Lady Million sobie zamówiłam. Jeszcze nie otwarty. Tak jak wam mówiłam, Paco Rabanne uwielbiam. Ale tylko Lady Million i Olympe i te podstawowe wersje, te nowsze już nie. I też chyba mam tego takiego Fantoma, czy Fantom to był męski? Fame. Fame, tak, Fame, ale on mi się aż tak nie podoba. Także te dwa to są moje ulubieńce. Tu w gratisie jakąś próbkę Bossy The Scent dostałam. Ten różowy i próbkę Aliena. A tutaj jeszcze w ogóle a propos perfum, to zamówiłam sobie dużego Aliena od jakiejś kolesiówy na internecie, ale na 100% to jest podróba. Ale grosze kosztowało i jeszcze dostałam gifty. I to są dwie szczoteczki do zębów z Gucci'ego. Znajdziecie na pewno też podróby, no ale za tą cenę to się nie można spodziewać niczego innego, a tego to wiecie tam sobie do wyśmigania. W najgorszym przypadku jako odświeżacz powietrza wykorzystam. No i nie otworzę teraz tego jedną ręką. No, są tutaj te, aby jeszcze jeden męski zamawiałam perfum, dlatego dostałam szczoteczkę męską i damską z Gucci'ego chyba. No dobra, może chociaż szczoteczka będzie fajna. Te alieny pachną jako, jak alien, no ale nie, tak, nie są aż tak intensywne. No ale trudno. A i tutaj właśnie dzisiaj robiłam pranie i zaraz jeszcze muszę poprać pościele, bo tam oczywiście milion kocich kłaków, a po prostu jak przyjadę, to chcę mieć świeżutkie. No i wykorzystałam ten płyn, który wam już polecałam i mam też zamówienie, żeby go przywieźć dużo z Polski, bo koleżanki też by chciały. I w międzyczasie popijam sobie mojego ukochanego Red Bulla Spring. O właśnie, w poprzednim filmie wam mówiłam o nim, a zapomniałam, jak się nazywa. Spring Edition Sugar Free. Owoce leśne. Pyszne. A, tutaj właśnie robiłam tą listę do pracy, więc dobra, ja sobie te opakowania powywalam. Kosmetyki pochowam. I może jeszcze nagram denko, bo też tam mam kilka produktów. No i dzisiaj to będzie tylko taki, wiecie, film organizacyjny. A może kolejne nagram właśnie spakowanie. Dajcie, czy chcecie, dajcie znać, czy chcecie taki film. No i też, czy chcecie potem z Polski jakieś vlogi. No i potem też może z tego właśnie, o którym wam wspominałam, naszego ZomaFest na statku. A! I tutaj jeszcze chyba wam nie pokazywałam, bo ostatnio biorę witaminki, mam kolagen. Kolagen podobno to podstawa. I taki kupiłam z Biotyną 1000 tabletki, ale potem taki w liquidzie znalazłam 5000 i tylko jedną taką saszetę dziennie się bierze. Bałam się, że wiecie, że on będzie taki niedobry w smaku, jakiś tam, nie wiem, rybi albo wołowy, ale on ma taki słodki smak, jak takie owocki, więc da się go przełknąć. A tutaj mam te witaminy, które miałam w kalendarzu adwentowym i to są też takie
nawet jak tutaj jest napisane gumis, żelki. Chyba dwie dziennie się bierze, no już tam niewiele mi zostało. A tutaj w ogóle mam, które w Polsce kupiłam i muszę je zjeść, bo one się, no stracą mi ważność. I to jest zapisem mama. Nie, nie, nic tutaj nie podejrzewajcie. Karabiony to podobno najlepsze, w ogóle moja fryzjerka mówiła mi, że najlepsze witaminy na porost włosów, a ja wzięłam te mama i jeszcze jakieś tam inne, takie właśnie też typowo dla kobiet w ciąży, bo mi siostra poleciła, jak była w ciąży i mówiła, że zaczęła brać te witaminy dla kobiet w ciąży i nigdy nie miała tak pięknych włosów i paznokci wcześniej, zanim zaczęła brać właśnie te witaminy, więc sobie w aptece też kupiłam już jakiś czas temu, jeszcze mam sporo do zużycia, a one chyba są do końca miesiąca, więc peszek, no ale trudno, mam nadzieję, że zużyję, więc takie tutaj na razie witaminy biorę i czasami jeszcze elektrolity, no więc dobra, zamykam, witamin stąd do Polski nie biorę. Jak przyjadę, to będę z powrotem stosować. A teraz dobra, ja robię porządki i zaraz króciutkie denko i pewnie się z wami pożegnam, bo muszę jeszcze dwa odcinki chyba albo trzy nagrać z drapek na zapas, jak mnie nie będzie. No i w razie co zabrać się ze sobą do Polski w razie wymiany. No i potem jeszcze może vloga zdążę z pakowania, chociaż dzisiaj wstałam o 7:00. Czytam o 6:00, a już jest 12:00, a to dopiero pierwszy film nagrywam. Bo wiecie, cały czas coś, cały czas ktoś coś dla mnie chce, cały czas w biegu, więc dobra. Odzywam się za chwilę z Denkiem. No i dobra, kochani, spod mojej toaletki przyniosłam Denko. Tyle się tego uzbierało w tym miesiącu. Podzieliłam sobie na produkty do włosów, produkty do ciała i perfumy, kosmetyki. Do włosów miałam taką kokosową maseczkę z AliExpress, ona była mega, ale problem w tym, że bardzo mała i szybko mi się wykorzystała. O, tak ona wygląda, gdyby ktoś sobie chciał zamówić, była całkiem spoko. I w ogóle byłam na paznokciach, ale mam wrażenie, że już mam lekki odrost. Nie wiem, czy oni mi źle zrobili, bo nawet jeszcze tydzień nie minął. Kiedy ja byłam? We wtorek, a dzisiaj jest piątek, a ja to 3 dni temu. Albo chyba przez te witaminy mi teraz tak rosną. Więc dobra, ta maseczka El Vital. Mam jeszcze żółty, ale żółty pojedzie ze mną do Polski. Oczywiście ta odżywka, o której wam mówiłam, z Action, najlepsza na świecie forever. Już otworzyłam kolejną. Też jedzie ze mną do Polski i chyba jeszcze mam, tak, jeszcze mam dwie nowe w zapasie, więc na razie kupować nie muszę. Tutaj Regenerum. Takie średnie było. Wcale dobrze mi się włosy po tym nie rozczesywały. I tutaj taki spray z Olaplexu. Też taki, wiecie, w miarę. No ale te dwa produkty nie są aż tak dobre jak ta właśnie podróba Olaplexu. Tutaj miałam od Santitis w prezencie chyba świątecznym szampon, ale ja go zużyłam do ciała, bo on był o zapachu gumy balonowej, tak ładnie pachniał i używałam go jako żel. Tutaj mam parę produktów z kalendarzy adwentowych, już prawie wszystkie wykorzystałam i ja nie wiem, czy w tym roku będę kupować właśnie z takimi produktami, bo one są drogie, a tak naprawdę niezbyt fajne. W większości były tak gęste, że ja je zużyłam też jako pianka do kąpieli, bo nie mogłam ich wycisnąć przez te twarde butelki na gąbkę, więc służyły mi jako pianka. I one są z The Body Shop i z Yves Rocher. The Body Shop i tak już zamknęli, więc na pewno nie kupię, a Yves Rocher zobaczymy. Tutaj był ten żel aloesowy, ja go robiłam jako, znaczy używałam jako podkład pod jak robiłam sobie olejowanie włosów z Holika Holika i też chyba raz jak się zjarałam na słońcu, to go też używałam na ciało. No i on jest wszędzie dostępny, nawet na Ali możecie go kupić albo gdziekolwiek w internecie. Dezodorantów na pewno było więcej, bo ja ich dużo używam. Tak, tak samo szybko mi schodzą jak perfumy, no ale jedno tylko stawiałam, resztę wywaliłam i nie wiem, szukam jakiegoś dobrego, jak macie jakiś polecajkę, jakiegoś dobrego dezodorantu, ocena nie gra roli, to proszę napiszcie mi w komentarzu. Perfumy, tutaj miałam Valentino, wykorzystałam już, one były całkiem spoko. Ten Gucci też był fajny zapach, ale wiecie co, jestem co do perfum bardzo wybredna i on był dla mnie za ostry. Mnie w ogóle wszystkie gryzą w nos. Pure Fame się nazywał.
No, no ale wiecie, jak mi się skończyła moja Olimpea, no to zużyłam to, co miałam. No i tutaj, jak widzicie, nie kłamałam, że kocham Olimpeę. Mamy miniaturkę, która była w kalendarzu adwentowym, 30 i 50, wszystkie puste, dlatego zamówiłam nową, a te lecą do śmieci. I w ogóle pierwszy raz w życiu zużyłam pomadkę do końca, bo wiecie co, ja mam tyle tych pomadek pozaczynane, nie wiem, czy one mają też datę ważności, a ta, zobaczcie, wykorzystana na amen. Także pierwszy raz w życiu zużyłam chyba do końca kosmetyk, w sensie z kolorówki. No i dobra, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym vlogu, ale się rozczochrałam, a bo użyłam sobie ten spray, wiecie, dodając objętości, muszę go chyba jakoś ułożyć albo rozczesać. No dobra, ja się już z wami tutaj pożegnam. Jeśli wam się vlog podobał, to stawcie kciuka w górę, bo ja idę teraz, nagram jeszcze dwa odcinki zdrapkowe, a potem zabieram się za pakowanie i jeśli zdążę, to również coś dla was nagram. Także dajcie znać, czy chcecie vlogi z Polski i potem właśnie z Zoma Fest. Dajcie znać właśnie odnośnie dezodorantu, czy macie jakiś ulubiony, jakiś możecie mi polecić. No i też może, czy właśnie z tych kosmetyków jakieś używaliście. O, jakie są wasze ulubione perfumy, może powinnam przetestować jakąś nowość, może znajdę kolejnego ulubieńca. A teraz się z wami żegnam, życzę wam miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko, buziaczki, pa pa!